Na razie w VIP-roomie, rozumiem, ale koncert Kings of Leon? Tak, właśnie idę na górę, staram się znaleźć grupę, z którą przyszedłem, ale widzę, że właśnie mi się cały czas rozpierzchają. Wiesz, jak znajdę jedną osobę, to za chwilę już drugiej nie mam, więc no masakra istna. Ale to tylko z mojej strony organizacyjnie, bo wy naprawdę robicie kawał fajnej roboty i bardzo lubię Warsaw Orange Festival, Orange Warsaw Festival tak naprawdę, na który regularnie przychodzę i uwielbiam. To jest moje najfajniejsze wydarzenie muzyczne w Polsce. Czyli dzisiaj Kings of Leon? Nie tylko. Kings of Leon oczywiście, że tak, ale ja lubię również, no nie mogę się doczekać niedzieli, bo będzie Outkast, no naprawdę bardzo lubię. No w ogóle bardzo odpowiada mi ten gatunek muzyki, który na festiwalu w tym roku jest. Czyli rozumiem, że będzie przez wszystkie 3 dni festiwalu? Tak, będę przez wszystkie 3 dni, mam już nawet przy sobie wszystkie pasy. Mam pojedyncze, bo będę się wymieniał z siostrą, z córką, będziemy kombinować, także to istne zamieszanie będzie, ale jakoś to ogarnę. No dobrze, ale widzisz tutaj w VIP-roomie raczej atmosfera bardziej mistrzostwa świata w piłce nożnej. Ale wiesz, to mnie właśnie zastanawia, bo ludzie przychodzą na koncert, stoją, chociaż wiesz, atmosfera jest atmosfera, no mistrzostwa świata również są ważne dla, jak widać, dużej grupy odbiorców, natomiast no ja właśnie wykorzystam to, dostanę się na górę bez kolejki, poczekam sobie, jak oni wszyscy przyjdą, koncert się zacznie i będę widział początek. Super, czy możesz zaprosić wszystkich, którzy jeszcze nie dotarli na Orange Warsaw Festival, do tego, żeby bawili się razem z nami? A oczywiście, że tak. Kochani, nie marnujcie czasu, przyłaźcie tutaj na Orange Warsaw Festival, bo naprawdę jest super muzyka, świetna atmosfera, mimo nawet, że niektórzy oglądają Mistrzostwa Świata na telewizorach, ale to tylko świadczy o tym, że tu jest wszystko, i muzyka, i sport, i rekreacja, i fajna impreza w kuluarach.